Dobry wieczór. I zapraszam. Zapraszam do wspólnej zabawy. No i fajnie. No i fajnie, proszę Państwa. Pięknie zaczęliśmy takimi tylko spojrzeniami. Jakoś to nam wyszło, bardzo się cieszę. Ja tylko wytłumaczę jedną rzecz, bo tu przykra sprawa się taka troszeczkę wydarzyła. Ja to miałem troszeczkę inaczej wymyślone wszystko, inaczej to miało wyglądać, ten mój początek. I już tłumaczę, bo ja mam tajemniczy grzech. Tajemnica, niespodzianka, tajemniczy grzech. I ja tu miałem wejść tajemniczo przez taką chmurę dymu. Miałem przejść, tak tajemniczo wyjść, a pan w pierwszym rzędzie, o, jak tajemniczo wszedł, nie? Taka miała być reakcja mniej więcej. No tylko jak tu przyjechaliśmy, to się okazało, znaczy nawet kupiliśmy taką specjalną dymiarkę do dymu, od dymiarzy tam znajomych takich kupiliśmy. I miałem to wejść, ten dym miał iść, tak, ja wchodzę, ale przyjechaliśmy tutaj, okazało się, że takie czujniki są przeciwpożarowe na górze. I nie można tej dymiarki zainstalować, trzeba 400 zł zapłacić, żeby strażak przyjechał. I menedżer mówi, ty, to może odpuścimy? A ja mówię, a jak? Odpuścimy, nie będzie dymu, ja nie wejdę tajemniczo, nie będzie tajemniczości. Jak to tak będzie? A on mówi, to włóż płaszcz. A ja mówię, to ja się zastanowię. Nie wiem, jak jeszcze ten płaszcz mogę ograć, skoro już jestem w nim. Może... Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna let you down. No więcej z tego płaszcza nie wycisnę. To już jest maksimum tego, co mogę. Więc go zdejmę, żeby było mi łatwiej występować, a dam go komuś, kto wzbudza największe zaufanie, że nie ukradnie. Jakby pan mógł to... A przepraszam serdecznie, bo z daleka było widać troszkę inaczej. To może... Przepraszam serdecznie, wydawało mi się po kurtce, że ten, a tutaj pan dużo bardziej zaufanie wzbudza. Przepraszam, tak, bo z daleka pan jest naprawdę godny zaufania, ale z bliska to już... Jeżeli chodzi o grzechy, proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że ja nie za bardzo jestem dobry w tych grzechach, w tym grzeszeniu całym, nie sprawdzam się, jakoś nie umiem tego. Ja próbowałem grzeszyć urodą, inteligencją, ja nie grzeszę. Po prostu jakoś nie wychodzi mi. Pamiętam już od maleńkości, byłem dzieckiem, miałem problemy z tym, ksiądz mnie pytał, synu, czym zgrzeszyłeś? A ja mówiłem, ręką i nie jestem twoim synem. Ojcze. Ja się też nie dziwię, że oni mają duże problemy w tym, że mylą jakieś pojęcia życiowe. To, że na przykład mylą to, że nie mogą być z kobietą, z tym, że mogą. Ja się nie dziwię. Nie dziwię się też, że dochodzi do spraw takich jak pedofilia. A czemu pan to zrobił? A, popierdoliło mi się jakoś tak. Pomętli w głowie po prostu. No ci, którzy mają nas przed grzechem bronić, popełniają najwięcej grzechów. I to jest jakiś problem. Ale z drugiej strony grzechem jest również przesada. Taka przesada z drugiej strony, czyli nagonka na księży. Cały czas słyszymy, o księża najgorsi, księża pedofile. O księża pedofile. O tak słyszałem wczoraj, o księża pedofile. A to nie jest prawda, że wszyscy księża to pedofile. Absolutnie tak nie jest. Nie wszyscy księża to pedofile, tylko 23% księży to pedofile. Reszta to są normalni, fajni, zwyczajni klawi księża, tak jak kleszcze. Tylko 23% kleszczy ma boreliozę. Reszta to są normalne, zwyczajne, fajne klawe kleszcze, które po prostu wysysają z nas krew. Czyli tak jak księża. I to nie wolno, tak, i cały czas jest nagonka. Inne grupy społeczne mówią, na księży też cały czas, pedofile mówią, a tylko 23% spośród nas to księża. Reszta to normalne, zwyczajne, fajne, klawy pedofile, tak. I te żarciki cały czas słyszę, z każdej strony, żarciki na księży. Byłem w sklepie wczoraj, nie na zakupach, jako obserwator. Z ramienia ONZ-u. No i tam dwóch gości kupowało coś i tam o księżach już żarciki lecą. Ja już nie rozumiem tych żarcików, bo tyle tego jest, że mówią, że a dwóch księży poszło na baby i tam jedną babę na dwa celibaty. Ja już nie wiem, o czym te żarty jest w ogóle. O czym to w ogóle jest. Ja tego nie potrafię zrozumieć. Jest dużo problemów w grzesznictwie. Ja sam to widzę, ile ludzie jak perfidnie potrafią się zachować. Co mogą złego zrobić, żeby tylko popełnić grzech? Ja to widzę na własnym przykładzie w domu. Ja w domu mam taką znajomą córkę.
No, i ona w tej chwili jest taka zdeklarowana, niewierząca w świętego Mikołaja, nie? Ale jest tak niewierząca, że jak z chciwości, jak nadchodzą święta, to ona się jakoś cudownie nawraca. Że jej się ukazał gdzieś w Zarze, na koszulce, w przecenie. Ona jest taka niby niewierząca, ale praktykująca. Powiedziałem ten żart córce i ona mówi, to nie jest śmieszne. Bo ona jest też niewierząca w moje żarty, ale praktykująca pieniądze z nich pochodzące. Jest bardzo dziwne zjawisko też. Ale ona mówi do mnie, tata, bo ona do mnie tata mówi. Tata, weź ułóż taki żart do wszystkich, i do dzieci, i do dorosłych, żeby to wszyscy się śmiali, żeby to było dla wszystkich. Ja im mówię, przecież ja już o księżach mówiłem. Ale ona mnie tylko zna ze strony ojców, na szczęście. No ale pomyślałem, no czemu mam nie ułożyć takiego żartu? No i zabrałem się za to, układałem żarty 2 tygodnie. Testowałem później na zwierzętach, na roślinach, na dziadku, bo on taki już trochę roślina. No ale nie rozumiał. I znalazłem taki żart. I odkryłem taki żart, który wszystkim generalnie by na tej trasie widać, że to działa. Tylko potrzebuję do tego żartu ochotnika, który mi pomoże go wykonać. Trzeba po prostu tu stać. Poproszę pana. Pan tu wejdzie i będzie pan tu stał. Nic się nie stanie, nie? Ma pan 2 nogi, ja widzę, że ma pan. Nie, pan nie chowa teraz nogi, że pan nie ma nogi. No, co pan? Już to widać, że pan jest jakby z coś... Brawo! 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 Wojtek? Krzysztof. Możliwe, ja nie mogę zweryfikować. Nie mam takiej możliwości, bo nie mamy czasu, żeby nie wziął też portfela ze sobą, prawda, pan Krzysztof. Dobra, Krzysztof, słuchaj. Dobra, na spokojnie, żeby wyszedł, nie? A ty tak na siłowni bardziej. Niż w bibliotece. Okej. Okay. Żartuję oczywiście. Dobra, Krzysztof, złap za palca. Co za jajca! Dziękuję ci, Krzysiek. Bardzo dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo, Krzysiek, bardzo pomogłeś mi w tym żarcie. Ale ten żart, no proszę zobaczyć, największe reakcje na tym moim występie z tego żartu. I także komedia w tą stronę idzie. Jest to pewnego rodzaju problem. No niestety. Niestety. Ale dobrze, że wykonaliśmy to, bo jeszcze jedna rzecz wyszła, bo ja nie miałem okazji tak mocno, jakby konkretnie... Ale poczułem pewnego razu zgrubienie. Ja nie mówię, że to coś jest, prawda? Ale warto by było zbadać, żeby zobaczyć, czy... Bo naszym partnerem na trasie jest Fundacja Rock'n'Roll. I to dobrze się składa. Fundacja, która dba, edukuje zdrowotnie, mówi o tym, jak dbać o swoje zdrowie. I to jest bardzo pomocne. I w tym przypadku druga fundacja też się do nas zgłosiła, bo weszliśmy właśnie w koalicję z tą Fundacją Rock'n'Roll. Druga fundacja, która zbiera pieniądze na ludzi z drzazgą w palcu, też się zgłosiła. Fundacja Ała. Ale odrzuciliśmy to, wyszliśmy z grubej rury rock'n'roll i bardzo dobrze. Dlaczego komicy w ogóle mają dzisiaj edukować i mówić, żeby badać się i nakłaniać do tego? Dlatego, że nie mamy już zaufania do lekarzy. Ja ostatnio byłem u lekarza i lekarz do mnie mówi kaszni, jak kasznąłem, a on mówi kaszel. 6 lat studiów, 2 lata specjalizacji, 300 zł za wizytę bez paragonu. Być może uratowało to mi życie. Ja, wiecie czemu SOR nazywa się SOR, tam gdzie przyjmują trudne przypadki? Bo oni wszyscy umierają, a oni mówią sorry, 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 sorry. To jest to. Ja jestem od tego czasu za tym, żeby służba zdrowia była samoobsługowa. Że wchodzisz, wisi stetoskop, bierzesz stetoskop, coś cię łupie w głowie, ty łup, 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 patrzysz, łupiesz. I tyle, no. Szanowni Państwo, więc przekaz ode mnie. Badajmy się, patrzmy na swoje zdrowie i bawmy się dobrze, bo wtedy będziemy mogli grzeszyć. Pozdrawiam, dziękuję bardzo.